Na początek minuta ciszy. Świętej pamięci naszego kolegi radnego, pana Stanisława Bielińskiego. Były burmistrz Ostródy, były prezes żeglugi ostródzko-elbląskiej i radny miejski obecnej kadencji. Zostanie w pamięci wielu Ostrudzian. 29. sesja Rady Miasta Ostróda miała wymiar sentymentalny. Radni podziękowali również za pracę na rzecz miasta Ostródy Markowi Jankowskiemu, byłemu dyrektorowi muzeum, oraz Julianowi Pawłowskiemu, byłemu dyrektorowi Centrum Kultury. Szkoda, że rozstajemy się w takich okolicznościach. Nigdy to nie było moim zamiarem, żeby cokolwiek zrobić przeciwko władzom, samorządowi, a na pewno nie widzom, słuchaczom i mieszkańcom. Moje zdanie jest takie, że tak naprawdę jest to burza w szklance wody. Panowie zostali zwolnieni ze swoich stanowisk przez burmistrza Zbigniewa Michalaka, który również miał swój punkt podczas obrad. Mowa o rozpatrzeniu skargi na jego działalność. W stronę włodarza kierowanych jest dużo zastrzeżeń. Konflikt związany z przejazdem pomiędzy mieszkańcami a przedsiębiorcami nie doczekał się mediacji, bo tam jest konflikt, proszę Państwa. Tam jest konflikt. Oczywiście mieszkańcy też mają swoje racje, byli na komisji, uzasadniali swoją potrzebę ciszy, spokoju i jest to wszystko zrozumiałe. Oczywiście tym komisja się nie mogła zająć, my zajmowaliśmy się skargą, żeby to było jasne. Ale to, co mówiłem na poprzedniej również sesji, zabrakło mediacji. Pan burmistrz przyjął arbitralnie, jednostronnie, znalazł odpowiedni przepis, według niego słuszny. Komisja nie zgadza się tutaj, nie podziela tej opinii. Osobną sprawą, i to jest chyba sprawa bardziej dla Komisji Rewizyjnej czy Komisji Finansów Przewodniczących, tutaj uczulam, są koszty poniesione przy montażu i demontażu tych barierek. A także, proszę Państwa, należy uwzględnić koszty procesowe, które są wytoczone miastu przez przedsiębiorcę. Będzie się pewnie domagał zadośćuczynienia finansowego. Jest to chyba zrozumiałe. Jeżeli ktoś uniemożliwia wykonywanie działalności gospodarczej, ponosząc z tego realne straty finansowe, trudno, żebym się nie domagał zadośćuczynienia. I to poniosą ten koszty mieszkańcy. Żeby była jasność. Smutne jest też to, proszę Państwa, że jest to kolejna sesja, na której jest nieobecny włodarz miasta, pan burmistrz Zbigniew Michalak. Przypominam, że na konferencji, bo my się porozumiewamy teraz obecnie przez konferencję, tak jak już Państwo zwróciliście uwagę na poprzedniej sesji, pan burmistrz zadeklarował, że to była ta konferencja bez możliwości zadawania pytań, ale jak się też okazuje, bez możliwości uzyskania odpowiedzi. Że zostanie wniesiona stosowna uchwała zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Otóż informuję Państwa, że takiej uchwały nie ma. Teraz będzie miesiąc od tej konferencji. Tej uchwały, proszę Państwa, nie ma. Zachęcam wszystkich mieszkańców do lektury gazety, do lektury ulotki, którą przygotowali, do materiałów, które eksponują w mediach społecznościowych. Tam jest dokładnie i precyzyjnie rozpisane, dlaczego Michalak musi odejść. Brak szacunku dla ludzi. Czytaj postępowanie z panem dyrektorem Julianem Pawłowskim. Fałszywe obietnice. Niekompetencja. Przykład 2 miliony wydane na remont hali numer 3, przy szkole numer 3, która do dzisiaj nie jest otwarta i pewnie we wrześniu jeszcze nie będzie otwarta. Kolejny zarzut, rodzina na swoim. W pierwszej kolejności Michalak zadbał o młodych, ale swoich młodych. Gdzie jest program dla tych młodych ludzi, którzy mieli mieć stypendia, staże, pracę? Nie ma nic. Jest tylko dla swoich. Kolejny zarzut to specjalista od konfliktów. Nie zastanawia się nad problemami ludzi, nad tym, jak prowadzą biznesy, że płacą podatki. Nie. Przeszkadza im w tym, żeby mogli się rozwijać. To, co mówił pan radny Wojciech Legutski, to nie my w śmieciach. Sprawa jest tak zapuszczona i tak niekompetentnie prowadzona, że jak mieszkańcy dostaną rachunki, a zobaczą swoje kontenery, to naprawdę wtedy będzie boom. Tylko że wtedy może być za późno. Punkt szósty to przysłowiowa kropka nad i. Dotyczył on omówienia stanu zabezpieczeń sanitarnych i przygotowań instytucji miejskich do przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Zbigniewa Michalaka z funkcji burmistrza miasta Ostróda. Przewodniczący przeczytał apel Rady Miejskiej. Radni Rady Miejskiej w Ostródzie apelują do mieszkańców miasta o wzięcie udziału w zbliżającym się referendum w sprawie odwołania pana Zbigniewa Michalaka z funkcji burmistrza miasta Ostródy. Czy Zbigniew Michalak sprawdza się w roli burmistrza?
14 czerwca to ty podejmiesz decyzję. Każdy głos się liczy. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą maseczki i długopisu. Jeśli zapomnimy, nic się nie stanie. Rzeczy te będą, ale nie tyle, ile karty do głosowania. Komisarz wyborczy w Elblągu wznowił datę zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania burmistrza miasta Ostróda przed upływem kadencji. Data głosowania wyznaczona jest na 14 czerwca. Banery, ulotki, gazetki, materiały informacyjne są praktycznie wszędzie, nie da się nie zauważyć. A wszystko po to, by frekwencja dopisała i aby zapadła decyzja dobra dla miasta. A jaka ona jest, to już głos należy do każdego z osobna. Referendum będzie ważne w przypadku, gdy udział w nim weźmie co najmniej 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. W listopadzie 2018 roku w drugiej turze wyborów burmistrza Ostródy do urn poszło ponad 11 tysięcy osób, co stanowiło około 43% uprawnionych do głosowania. Żeby osiągnąć wymagane 3/5, zagłosować musi ponad 6 tysięcy osób. Z tego większość musi być za odwołaniem, żeby referendum było skuteczne. Inicjatorzy referendum w Ostródzie za powód odwołania Zbigniewa Michalaka podają fatalną politykę personalną burmistrza, brak pomysłu na prowadzenie samorządu, brak planu inwestycyjnego i wizji na rozwój Ostródy. Burmistrz daje się zapamiętać, ale niekoniecznie z tego, z czego powinien dać się zapamiętać samorządowiec. Zrezygnował ze współpracy z Radą Miejską w Ostródzie, z gminą Ostróda i powiatem ostródzkim, co zrodziło szereg niepotrzebnych konfliktów. Referendum miało odbyć się już 29 marca, ale z powodu epidemii koronawirusa komisarz wyborczy zdecydował się zawiesić procedurę do teraz. W niedzielę 14 czerwca referendum. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7:21. Granice obwodu głosowania znajdziemy na profilu facebookowym Urzędu Miasta Ostróda w obwieszczeniu burmistrza miasta Ostróda z dnia 8 czerwca. Większość granic bez zmian. Natomiast dotychczasowa siedziba obwodowej komisji wyborczej mieszcząca się w budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ulicy Grunwaldzkiej 19A została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Piłsudskiego 4. Obowiązkowy dystans społeczny, rękawiczki i maseczki ochronne. W takich warunkach ponad 100 elektorów wybrało dzisiaj nowego rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024. Zebranie wyborcze prowadził przewodniczący uczelnianego kolegium elektorów profesor Krzysztof Młynarczyk. To już po raz szósty w historii Uniwersytetu spotykamy się, aby w sposób demokratyczny wybrać rektora naszej alma mater. Wyborczą rywalizację wygrał profesor Jerzy Przyborowski, dotychczasowy prorektor do spraw kształcenia i studentów, na którego zagłosowało 90 elektorów. Ten wynik jest dla mnie rzeczywiście wielkim zobowiązaniem, bo wskazuje on na to, że Państwo oddajecie z taką pewnością to, co myślę dla Was jest najdroższe, czyli ten uniwersytet w moje ręce. Rektor elekt podkreślał wyjątkową atmosferę towarzyszącą wyborom. Wszystko skupiało się na uniwersytecie, a nie na nas, zaznaczył profesor Przyborowski, komentując współzawodnictwo z profesorem Jarosławem Dobkowskim, na którego głos oddało 15 elektorów. Jestem dziekanem Wydziału Prawa od stosunkowo niedawna, może nie zbyt rozpoznawalnym w skali uniwersytetu, w skali Olsztyna i dlatego też uważam, że ta liczba jest bardzo dobra. Gratulacje nowemu rektorowi złożył profesor Ryszard Górecki, który z 4-letnią przerwą piastował stanowisko rektora od 1999 do 2020 roku. To jest mój były student. Z mojej inicjatywy odbył wspaniały staż naukowy w Stanach Zjednoczonych. Pięknie się rozwinął, w ostatnim czasie był moim pierwszym zastępcą i został wybrany pięknie rektorem. Gratuluję mu i życzę mu dobrej przyszłości, żeby dobrze prowadził naszą przyszłość, naszej uczelni. Jak zaznaczył rektor elekt, jedną z najważniejszych rzeczy, jakie czekają uniwersytet, to wynik ewaluacji naukowej. Mamy jeszcze czas na to, żeby zdynamizować działania i sprawić, że uzyskamy w tej ewaluacji bardzo dobry wynik. Wynik, który pozwoli uniwersytetowi zająć odpowiednie, dobre miejsce wśród wszystkich uniwersytetów w Polsce.
Wśród planów na najbliższy czas nowo wybrany rektor zapowiedział zwiększenie oferty edukacyjnej o nauki farmaceutyczne i ścisłe. W tym roku ruszyła rekrutacja na nowe kierunki jak chemia, analityka i zarządzanie publiczne oraz bezpieczeństwo i certyfikacja żywności. Na pozytywną decyzję ministerstwa czeka też kierunek psychologia. Port lotniczy Olsztyn-Mazury wskazał datę pierwszej krajowej podróży powietrznej. 22 czerwca odbędzie się lot z Krakowa do Szyman. Ponadto loty krajowe będą realizowane 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki. Jednak nie będzie to standardowe podróżowanie. Pasażerowie muszą być przygotowani na zmiany i wzmożone środki bezpieczeństwa. Przykładowo obowiązywać będzie zakrywanie ust i nosa oraz mierzenie temperatury. Już za kilka lat w Mławie będą mogły zatrzymywać się dalekobieżne pociągi, w tym Pendolino. Miasto znalazło się w gronie 200 na terenie całego kraju, w którym będzie realizowany program budowy przystanków kolejowych. Przystanki mają ułatwić korzystanie z transportu kolejowego i wymazać białe plamy komunikacyjne. Na lata 2025 200 przystanków będzie mogła skorzystać Mława i miasto Mława. Nastąpi tam wydłużenie peronów i przebudowa ich. Dzięki temu rozwiązaniu będą mogły zatrzymywać się dalekobieżne pociągi Intercity czy też Pendolino. Dzięki programowi budowy 200 przystanków podróż pociągiem stanie się powszechniejsza, a regionów wykluczonych komunikacyjnie będzie zdecydowanie mniej. Mieszkańcy Mławy, jak też i okolicznych miejscowości będą mieli ułatwiony, szybszy dojazd do Warszawy, Trójmiasta, jak i wielu innych miast w Polsce. Transport kolejowy jest najbezpieczniejszym i najbardziej ekologicznym środkiem transportu, o czym świadczy fakt, że w ciągu ostatnich 4 lat liczba pasażerów zwiększyła się o około 20%. Za kwotę miliarda złotych w całym kraju zbudowane zostaną nowe przystanki kolejowe, odbudowane te, które od lat nie istnieją, oraz wydłużane perony tam, gdzie nie mogą się zatrzymywać pociągi dalekobieżne. Jest to kolejna odsłona walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Urzędnicy zza biurka wyszli przed starostwo Ostróda, takiego czegoś jeszcze nie widziała. Otrzymaliśmy nominację od OSP Smykówko. Przed starostwem zebrali się pracownicy starostwa powiatowego. W ten sposób pomagamy choremu Wojtusiowi. Zapraszamy do wykonania zadania. Starostwo powiatowe w Ostródzie przyjmuje wyzwanie. Hashtag Gaszyn Challenge to drzewko nominacji, którego efektem jest na przykład to. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. Jest to wynik wyzwania, do którego jedni typują drugich i tak dalej. Bardzo dziękuję swoim pracownikom. Nominujemy Zespół Ratownictwa Medycznego z naszego szpitala. I może więcej nie. Dziękuję. Powiat Ostrudzki chce pomóc choremu chłopcu. Jest to unikalna choroba, która wymaga leczenia. W Stanach do tej pory już zebrano ponad 9 milionów w całej Polsce z tej akcji, więc to bardzo szczytny cel i mam nadzieję, że pracownicy dołożą się w małym stopniu do tego szczytnego zadania. Brawo za dystans i trzymajmy kciuki, by dzięki współuczestnictwu w akcji faktycznie wsparcie dla dziecka okazało się okazałe. To może zastanawiać, budzić skrajne emocje bądź podziw. W każdym razie jest to działanie na szczytny cel, w którym chęć uczestnictwa wyrażają praktycznie wszyscy. I tu cały fenomen. Dziękujemy strażakom ochotnikom Stużnicy oraz strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie za nominację do Gaszyn Challenge. Gaszyn Challenge opanował Ostródę. Coraz więcej instytucji uaktywnia się. Do pompek! Nie sztuka za wszystkimi nadążyć. Okazuje się, że Ostrudzianie nie tylko mają dobre serca, ale i są wysportowani. W końcu pompować też trzeba potrafić. 4, 5, 6.
Tak zaprezentowali się pracownicy Urzędu Gminy, a tak pracownicy Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko. Porządnie wytypowani wyćwiczyli swoje zadanie. 7, 8, 9. Ochotnicza Straż Pożarna jak zawsze w gotowości. Takie wyzwania z pewnością są lepsze niż wezwania do akcji. Tak czy inaczej było gorąco. 10, 8. My nominujemy OSP Kunin, OSP Kalnik, OSP Ornowo. Wszystko w imię pomocy małemu chłopcu. I przyznajmy, inicjatywa to godna naśladowania. Tym bardziej, że po ćwiczeniach odbywa się wśród uczestników zbiórka na rzecz chorego Wojtusia. Lubimy dobre wiadomości, a nie zawsze takie były. Ta szkoła w ogóle miała nie istnieć kiedyś. Ja znam tą historię tej szkoły, byłem jednym z fundatorów nawet okna do tej szkoły, kiedy ona miała już po prostu zginąć z powierzchni. Ale nie takie jej przeznaczenie. Szkoła podstawowa w Idzbarku istnieje, czeka ją rozbudowa. Jesteśmy na uroczystości w kopalniach kamienia węgielnego pod nową salę gimnastyczną tutaj. Dzięki współpracy, myślę, że samorządu gminnego, ale też finansom centralnym. Głównie to oczywiście środki z budżetu gminy. Tutaj udało nam się pozyskać dzięki wsparciu naszej inicjatywy przez posła Zbigniewa Babalskiego. Udało nam się dostać wsparcie w wysokości około 2 milionów złotych, prawie 2 miliony złotych przy koszcie hali 6,5, czyli 30% mamy tych środków zewnętrznych i praktycznie to są jedyne środki, które można pozyskać na takie inwestycje. Duże fundusze, bo ich hala będzie duża. Zapotrzebowanie jest duże, dużo jest osób, które już czekają na możliwość korzystania z obiektu, który ma powstać do sierpnia 2021 roku. Dzisiaj pod względem liczby dzieciaków to jest placówka numer 2, czyli około 180 dzieci uczęszcza do tej szkoły, czyli po Samborowie jest to druga pod względem wielkości placówka. To nie jest tak, że ta hala ma służyć tylko dzieciom i tylko mieszkańcom Idzbarka, który liczy kilkaset mieszkańców, ale ta hala, która będzie miała prawie pełen wymiar, czyli ten użytkowy 36x18, to również bardzo chętnie do korzystania dla mieszkańców sąsiednich miejscowości. Aktualni wychowankowie postrzegają inwestycje tu i teraz. Absolwenci sięgają do wspomnień. Kiedyś nauka wychowania fizycznego zazwyczaj odbywała się pod gołym niebem. Możliwość wyboru przestrzeni cieszy tym bardziej. Moi rodzice chodzili do tej szkoły, nie było hali sportowej. Ja chodziłem, moje dzieci chodziły, nie doczekały się. I teraz myślę, że to jest taki ważny moment, gdyż następne pokolenia będą mogły rozwijać się sportowo. Za tym idzie zdrowie. Zdecydowanie aktywność fizyczna, ale też szczególnie taka integracja w środowiskach wiejskich wokół właśnie jednostek sportowych czy jednostek kultury ma swój wymiar. Obiekt sportowy ma nawiązywać do krajobrazu miejscowości Idzbark. Jego kształt oraz elewacja do budynku szkoły, który zresztą jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Rozpoczął się wyczekiwany od wielu lat remont stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Powstały w drugiej połowie XX wieku obiekt odbiegał już od współczesnych norm. Pierwsze działania zmierzające do podniesienia standardu stadionu i poprawy warunków treningowych podjęto już w latach ubiegłych. Wiele starań i wiele czynności, wiele zabiegów, dużo pracy kosztowało to burmistrza miasta, pana Sławomira Kowalewskiego o to, żeby ten stadion wreszcie mógł powstać. Także wiele, wiele pracy, ale udało się. Jest podpisana umowa na dofinansowanie. I tak jak widać, zaczęły się pierwsze prace, które rozpoczęły przygotowanie do tych wielkich zmian. Dotychczas rozebrane zostały istniejące ogrodzenia boiska i stare trybuny oraz zdjęta nawierzchnia z boiska trawiastego. Pobrano także próbki gleby, która następnie zostanie wzbogacona, aby spełniała niezbędne dla tej inwestycji warunki. Pierwszy etap prac obejmuje głównie roboty ziemne. Jesteśmy teraz w tym momencie przygotowania podbudowy do płyty głównej boiska piłkarskiego. I wokoło wszystkie prace przygotowujące, czyli całe te remonty, które rozpoczynamy, zaczynają się jak zawsze od tych prac wykopaliskowych, że tak powiem. Także myślę, że
Obiekt będzie piękny, będzie nas wszystkich cieszył i pewnie nieraz spotkamy się tutaj, żeby mówić o tym, co się zmienia i jak się zmienia sytuacja na po prostu obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kolejne prace będą prowadzone sukcesywnie i obejmą przebudowę boisk piłkarskich, budowę sześciotorowej bieżni okrężnej o długości 400 metrów, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku w zwyż i skoczni do skoku o tyczce. Planowany termin wykonania modernizacji obiektów sportowych na terenie Mosiru to 30 sierpnia 2021 roku. Na terenie Olsztyna rowerzystów coraz więcej. Jeżdżąc po mieście nie można zapomnieć o odpowiednim zabezpieczeniu, gdyż jednoślady to pokusa dla potencjalnego złodzieja. W 2020 roku doszło do kradzieży 31 rowerów na terenie Olsztyna. W 11 przypadkach sprawy już zakończyły się aktami oskarżenia przed sądem. Część rowerów została odzyskana i wróciła do swoich właścicieli. W części spraw złodzieja nie da się ustalić, a rower po prostu przepada. Złodzieje byli i będą, więc rolą właściciela jest odpowiednie zabezpieczenie swojego pojazdu tak, żeby maksymalnie utrudnić jego kradzież. Jest na to kilka sposobów. Po pierwsze, wybór zapięcia rowerowego. Żadna linka dobrze roweru nie chroni. Dobrze rower chroni tylko tak zwany ulok, czyli zapięcie, które jest stalowym prętem spinanym kłódką, albo jest to porządny, markowy i trwały łańcuch. Niestety, nawet najlepszy sprzęt nie daje 100% bezpieczeństwa, ale w znacznym stopniu utrudnia kradzież i wydłuża czas pracy złodzieja, co w konsekwencji powoduje zwrócenie uwagi przechodniów czy monitoringu. Kolejnym sposobem poprawy bezpieczeństwa naszego roweru jest stojak, do którego się go przypina. Unikajmy stojaków, które umożliwiają wpięcie, wstawienie tylko przedniego koła albo tylnego koła. To są tak zwane wyrwikółka, które nie dość, że są niebezpieczne dla części rowerowych, można koło wygiąć, uszkodzić, to jeszcze umożliwiają przypięcie tylko niewielkiej, tylko podstawowych części rowerowych, czyli tylko kół. Natomiast dobry stojak pozwala oprzeć rower o siebie i przypiąć dwie części, ramę oraz koło. Jest to bardzo znaczące, gdyż chroni dwie najcenniejsze części pojazdu. Mimo wielu zabezpieczeń, kradzieże dalej się zdarzają, czego przykładem jest sytuacja pana Romualda. Mnie ukradli rower z wózkowni. W nocy włamali się. Były dwa. Jeden nowiutki, a mój był roczny, ale tak wyszykowany jak z fabryki. I mój wzięli, a tamten zakleszczył się przy poręczach i zostawili. Niestety skradzionego roweru nie udało się odnaleźć. Jednak jeśli sprawca się ustali, co przy obecnych możliwościach jest to do zrobienia, nie pozostaje on bez konsekwencji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawcy kradzieży roweru, którego wartość wyniosła ponad 500 zł, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mimo kar kreatywność sprawców nie zna granic i szukają różnych sposobów na nielegalne pozyskanie jednośladów. Nie zawsze im to ujdzie na sucho, zwłaszcza, że monitoring znajduje się w coraz to większej ilości miejsc. Ponadto na stronie internetowej KMP w Olsztynie widnieją rowery, które zostały odnalezione, ale ich właściciel nie został ustalony. Dlatego tych, których rowery zaginą, zachęcamy do sprawdzania zakładki rzeczy odzyskane. Tak było i by było, gdyby nie pandemia, ale stało się i trzeba trzymać kciuki, by nic nie pokrzyżowało planów za rok. Rajd rowerowy na Wzgórza Dylewskie wpisał się w kalendarz imprez rekreacyjnych w gminie Ostróda. Jednak 2020 nie zostanie zapamiętany jako kolejna edycja rowerowej wyprawy. Dlatego organizator, chociaż symbolicznie, postanowił zaakcentować jednośladową tradycję, ogłaszając konkurs. Aby wygrać, wystarczy w komentarzu do postu konkursowego gminy Ostróda ogłoszonego na portalu Facebook dodać zdjęcie, wspomnienie z rekreacyjnego rajdu rowerowego z poprzednich edycji i zebrać największą liczbę polubień. Konkurs trwa do 15 czerwca do godziny 12. Zostało mało czasu, ale nie przekreślajmy swoich szans. Nagrodą jest rower Cross Evado 3.0. Wyniki zostaną ogłoszone 16 czerwca. Rower będzie można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy. Kierowcom, którzy od dłuższego czasu krążą w poszukiwaniu miejsca parkingowego, taki widok może działać na nerwy. Nieużytkowane auta nie dość, że są uciążliwe, to na dodatek szpecą krajobraz. Straż Miejska może usunąć takie pojazdy w przypadku, kiedy nie posiada on tablic rejestracyjnych, stwarza zagrożenie ruchowi drogowemu, stoi w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub jego stan wskazuje na długotrwały brak eksploatacji.
trzeba zebrać dokładny wywiad, dokładnie się przyjrzeć sytuacji, żeby móc ocenić, że faktycznie od dłuższego czasu nikt z tego pojazdu nie korzystał. Odnalezienie posiadacza samochodu jest pierwszym krokiem, jaki podejmują strażnicy. Czasami jest to bardzo trudne zadanie. Może się bowiem okazać, że wobec auta toczy się postępowanie spadkowe. Innym przykładem jest sytuacja, w której pojazd został sprzedany i przeszedł na inną osobę. Jednak, jak przyznaje rzecznik Olsztyńskiej Straży Miejskiej Kamil Sułkowski, podobnie skomplikowanych zdarzeń nie jest tak wiele. Jeżeli właściciel we własnym zakresie zadba o ten pojazd, na przykład go usunie, naprawi, czy chociażby przekaże do stacji demontażu, bo faktycznie ten pojazd już nie nadaje się do użytkowania, wtedy bardzo często w ten sposób udaje nam się sprawę rozwiązać. Większość spraw z wrakami właśnie rozwiązujemy na zasadzie dialogu. Kiedy nawiązanie kontaktu z właścicielem jest utrudnione, a auto stwarza jawne zagrożenie, strażnicy mogą taki pojazd odholować na parking miejski. Wówczas, jeśli w dalszym ciągu posiadacz nie zgłosi się po swoją zgubę, samochód może przejść na własność gminy. Pod warunkiem, że właściciel takiego pojazdu, czy też osoba do tego upoważniona, nie zgłosi się po taki pojazd na parking strzeżony, od 6 miesięcy od momentu odholowania takiego pojazdu. Stan wielu aut nie pozwala na to, by ponownie mogły zagościć na ulicach miasta. Co zatem dzieje się z porzuconymi samochodami, kiedy przejmie je gmina? Takie pojazdy stanowią odpad, czyli mogą tylko i wyłącznie zostać przekazane na stację demontażu bądź punkt zbierania pojazdów. Zgodnie z danymi Straży Miejskiej w Olsztynie, do końca kwietnia strażnicy odholowali 2 pojazdy, a 22 zostały usunięte przez ich właścicieli.